Dzień dobry, panie Rafale. Znajdujemy się na Placu Wolności i pytamy ludzi, jak spędzić czas podczas takiego upału. No, znajdujemy się nad morzem, więc najlepiej chyba pójść na plażę, ochłodzić się w morzu. A jeżeli nam się nie chce tego robić, no to siedzimy w domu, nie otwieramy okien, zasłaniamy żaluzje, rolety, nie wpuszczamy tego gorącego powietrza. No i dużo pijemy, nie? Wody oczywiście. I to są takie pana triki, tak? No, powiedzmy, że moje. A wyjeżdża pan gdzieś na wakacje? No, w tym roku akurat nie wyjeżdżam. Tak myślę, ale do końca to jeszcze nie jest nic pewnego. To może się wszystko zmienić, nie? A jeśli już, to w góry czy dalej nad morze? Nie, to już góry na pewno. Dzień dobry państwu. Znajdujemy się na Placu Wolności, gdzie pytamy ludzi, w jaki sposób spędzać czas w taki upał. Czy mają państwo może jakieś triki? Klimatyzowane wnętrza, to po pierwsze. Rower, który daje jakieś wytchnienie, bo robi się wietrznie. No i oczywiście morze, ale to już chyba nad samym morzem, bo plaża też już tego oddechu nie daje. Chyba nie mam lepszych trików, oczywiście kurtyny wodne. Pewnie. A jak zabezpieczyć dziecko przed takim upałem? Krem z filtrem. No i kapelusz, izolacja przed słońcem. Mimo wszystko izolacja przed słońcem, bo chyba nie ma szans żaden środek tak w 100% uchronić takiego malucha. Właśnie, okulary przeciwsłoneczne, przewiewne tkaniny, to na pewno. Jakie macie triki na taki upał jak dziś? No, na plaży głównie siedzimy i się kąpiemy. A ja dobre lody. No. A coś więcej? Nie wiem, jak spędzacie ten czas w domu? Śpię. No, śpię w domu. Ja też. Jakieś wiatraki odpalacie, czy coś takiego? Otwieram okno. No. To wystarcza. Wyjeżdżacie gdzieś na wakacje? Nie wiem, nie mam pojęcia jeszcze. Ja też. A jak już wyjeżdżacie, to jedziecie bardziej w góry, w środek Polski, czy dalej nad morze? Dalej nad morze. Tam może się wykąpać w zimnej wodzie. No. A u nas jest za ciepła woda? Tak, tak, u nas jest za ciepła. Za ciepły Bałtyk u nas jest. No. Spotykamy się dzisiaj na Placu Wolności i pytamy ludzi, jakie mają triki na spędzanie czasu w takie upały. No ja myślę, że tego dużo wody pić i siedzieć w ciemnym, w mieszkaniu, nie? W ciemnym, bo na przykład na balkonie to jest 45 stopni w tej chwili, nie? To także każdemu razu lody kupić sobie, wodę z cytryną, to jest najlepsza rzecz, nie? A ty masz jakieś rozwiązania? No, no to to samo, co babcia powiedziała. Spotykamy się na Placu Wolności, pytając ludzi, jakie mają triki na taki upał jak dziś. Tylko rower. Tylko rower i na plażę nad wodę. Nic więcej. A jeśli chodzi o spędzanie czasu w domu? Nie lubię za dużo siedzieć w domu, więc jeżdżę i się chłodzę, ponieważ na rowerze zawsze jest wiatr. A gdzie pani wyjeżdża na wakacje, o ile pani wyjeżdża? Postanowiłam nie wyjeżdżać ze Świnoujścia, robię to w innych porach roku, dlatego że Świnoujście podczas wakacji jest najlepszym miejscem do spędzenia czasu. Witam was bardzo serdecznie. Spotykamy się dziś na Placu Wolności i pytamy ludzi, jakie macie triki na taki upał jak dziś. Powiem ci, moim najlepszym trikiem są lody. Oczywiście jak się nie topią za szybko. No, tak jak te. Takim trikiem jeszcze, wiesz co, jest na pewno polewanie się wodą, ja to bardzo lubię. No super chłodzi, lepiej niż takie pocenie się zwykłe, nie? No, no co tam jeszcze? Artur, powiedz coś, pomóż. Ja lubię chodzić z zamrożoną butelką wody przy plecach, w plecaku. I to coś tam daje, chociaż na krótko, nie? I tak. Od kiedy praktykujesz ten trik? Boże, jakoś 3 lata temu to wymyśliłem. No, jakoś tak to wtedy było, kiedy jechaliśmy na południe Europy. I to wtedy pomagało przynajmniej, nie? I rozumiem, że przyjechaliście tutaj wypocząć. Co wam się podoba w naszym mieście? Wiesz co, ja tu przyjeżdżam już od kilkunastu lat, jestem z rodzicami prawie co roku i mi się po prostu podoba to, że jest cisza, spokój, że jest zielono. Co mogę więcej powiedzieć? Po prostu lubię tu przyjeżdżać właśnie ze względu na wspomnienia. No. A ja wiem, może jestem wielkim fanem i w Świnoujście jest po prostu bardzo ładnym miastem, nie? Dlatego rzadko tu bywam, tu już teraz, ale zawsze jak tu przyjeżdżam, to jakoś tak fajnie się tutaj odnajduję, nie? No Świnoujście akurat takie miasto, gdzie jest morze, to najlepsze wyjście, mi się wydaje, pod parasolem nad wodą. Albo w domu wiatrak,
i okna nie otwierać. Dlaczego okna nie otwierać? No, żeby słońce nie wchodziło, nie? Wtedy jest chłodniej, wiadomo. Wyjeżdża pani gdzieś na wakacje? Owszem. A gdzie? No ja akurat pochodzę z Rosji, także do mamy jadę. Super. Gdzie upały jeszcze większe. To jest nad morzem, czy gdzieś w środku? Nie, nie, to jest Sahara po prostu praktycznie, nie? No rzeki są owszem, także też można się schładzać. Spotykamy się dziś w centrum miasta i pytamy ludzi, jakie mają triki na taki upał jak dzisiaj. Zimne napoje, zimne morze, zimna bryza i to wszystko. A jak pani spędza ten czas w domu? W domu no, zimny napój, lekko się ubieram i wychodzę nad morze. A wyjeżdża pani jeszcze gdzieś na wakacje? No w tym roku chyba nie, chyba nie. A jak już pani gdzieś jedzie, to nad morze, w góry, w środek Polski, czy może poza granicę naszego państwa? Nad morze i to nad polskie morze. No ja na przykład dzisiaj już o godzinie 7 rano byłam na działeczce, podlewałam, trochę posprzątałam i o godzinie 11 byłam w domu. Generalnie siedzę w domu. Gdyby nie do załatwienia sprawy w banku, to na pewno bym przesiedziała pod wentylatorem do momentu, aż słońce się schowa za okien mojego mieszkania. I tyle. Po prostu. Dużo piję wody. Bardzo dużo. Tak. I tyle. Widzę, że pani przyjechała rowerem, czyli rower w jakimś stopniu pomaga na upał, tak? Zawsze. Zawsze. Szybko się przemieszczam, wszędzie dojadę, bez problemu, a szczególnie w takie upały, jak tu nie ma tłoku, bo chyba wszyscy są na plaży. No, a ja niestety nie lubię. To znaczy, w sezonie nie bardzo jest czas, bo jest za duży tłum, tłok i tam, gdzie jest naprawdę chłodno, trudno znaleźć miejsce. Nie. Dziękuję. A wyjeżdża pani gdzieś na wakacje, czy zostaje pani na miejscu? Od wielu lat nigdzie nie wyjeżdżam. Jestem po prostu w domu. Przez całe życie praktycznie zawsze w wakacje wyjeżdżam, bo miałam wakacje prawdziwe, bo pracowałam w szkole. Ale teraz niestety od wielu lat nie wyjeżdżam. Najpierw nie wyjeżdżałam z powodu tego, że miałam zwierzątko, psa, którego niestety nigdzie nie mogłam zostawić, bo chorował. No a teraz niestety, no gdyby nie działeczka, na której niestety trzeba dbać o uprawy, no to bym pewnie gdzieś wyjechała. Planuję jesienią albo zimą. Do córki, pod Warszawę. Tak, tyle.